Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Jestem nie w naszym studio, tylko w hali ludowej, gdzie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach. Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych. Moich i Państwa gościem jest pani Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia. Witam serdecznie, pani prezydent. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tego, co usłyszałem w takich rozmowach kuluarowych, ma pani szczęście bywania na imprezach, które biją rekordy, jeśli chodzi o frekwencję. Tak było na półmaratonie nocnym, gdzie mieliśmy przyjemność razem rozmawiać. A teraz zdaje się, że kolejna impreza, tym razem szachowa. Zgadza się, mam to ogromne szczęście. Być może to ja przynoszę szczęście organizatorom, więc należy na to spojrzeć w ten sposób. Jak najbardziej Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach błyskawicznych i szybkich pobiły rekord, bo mamy ponad 1000 uczestników właśnie we Wrocławiu. Impreza ta po 3 latach wróciła do nas, zatem jestem niezwykle dumna z organizatorów, no i miejmy nadzieję, że z roku na rok ta liczba będzie się powiększać. Na szczęście mamy obiekty typu Hala Stulecia, która jeszcze nie tak dawno, przecież tutaj byli tancerze, gimnastycy, to były fantastyczne igrzyska The World Games. Okazuje się, że teraz ta młodzież, która tutaj szachy błyskawiczne, to jest coś, co wzbudza uśmiech zainteresowania na twarzach kibiców, bo wie, że ta partia szybko się skończy. Te normalne trwają troszkę dłużej, ale ta ilość dzieci i młodzieży, to napawa optymizmem. Zgadza się i przede wszystkim wspierajmy grę w szachy właśnie od tych najmłodszych lat, bo tak jak już wspomniałam podczas oficjalnego otwarcia, szachy to nie tylko sport, ale również nauka i sztuka. I to są te trzy dziedziny, które powinniśmy absolutnie rozwijać. Tutaj w trakcie prezentacji była m.in. Jolanta Zawadzka, mistrzyni świata juniorek, nasza arcymistrzyni, wicemistrzyni Europy, wielokrotna medalistka najważniejszych imprez. Ona też kiedyś tak zaczynała. Kiedyś w szkole, pamiętam te czasy. Tutaj też były dyrektorki szkół, dyrektorzy szkół, pan kurator, bo szachy właśnie rozwijają się poprzez szkołę. To jest sposób na życie, to jest sposób na przygotowanie się do tego dorosłego życia, bo one uczą naprawdę bardzo pozytywnych cech, które się wykorzysta później w ich przyszłym życiu. Jak najbardziej też logicznego myślenia, zatem uważam, że powinniśmy zaczynać to bardzo wcześnie i klasy właśnie z profilem szachowym, czy lekcje dotyczące gry w szachy powinny być obecne w naszych placówkach. I jest to coraz częściej stosowana praktyka nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Mamy się na kim wzorować. Okazuje się, że ci nasi arcymistrzowie, czy choćby ci z Polonii Wrocławskiej, którzy ostatnio zdobyli kolejne sukcesy, ci, którzy reprezentują nasz kraj, oni są wzorem dla nich. Tutaj ktoś kiedyś, gdzieś być może wygra następną olimpiadę szachową. Dlatego jako miasto będziemy absolutnie wspierać takie wydarzenia i mam nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas i będzie mieć kolejne rekordy pod względem ilości uczestników. I oby tak się stało. Na zakończenie pytanie ciśnie się na usta samo. Pani zainteresowanie tą dyscypliną i znajomość tematu, że tak zapytam kolokwialnie. Muszę powiedzieć, że jako dziecko owszem próbowałam, natomiast nie chciałabym dzisiaj stanąć w szrank z tymi młodymi ludźmi. Także absolutnie dzisiaj z pewnością już nie. Ale jest okazja poćwiczyć literaturę, popatrzeć jak oni grają. Za chwilę to zrobimy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani prezydent. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia. Do zobaczenia i do usłyszenia.